Witam was bardzo serdecznie w drugiej części nagrania wideo. Czy Jezus z Nazaretu był prawdziwym mesjaszem i synem prawdziwego Boga? W pierwszej części skupiłem się przede wszystkim na wybranych wersetach z Ewangelii Mateusza. Teraz zacznę od Ewangelii według Marka. Pierwszy rozdział Wersety od 16 do 20. Powołanie pierwszych uczniów. I gdzie to nastąpiło? A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci, i rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci i poszli za nim. A gdy postąpił nieco dalej. Ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza oraz brata jego Jana, którzy byli w Łodzi i naprawiali sieci. Oni byli w Łodzi, Jakub i Jan. I jeszcze werset dwudziesty. I zaraz powołał ich, a oni pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza z najemnikami w Łodzi, poszli za nim. Mamy tutaj powołanie... Na swoich uczniów Szymona i Andrzeja oraz synów Zebedeusza i Salome, Jakuba i Jana. I było to podczas łowienia ryb, czyli na jeziorze Galilejskim. Jakbyśmy zwrócili uwagę na sprawozdanie z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, wersety od 35 do 42, to Wymienieni Szymon Piotr i jego brat Andrzej zostali powołani też na uczniów Jezusa, ale na lądzie. Więc nie podczas łowienia ryb. No to gdzie? Czy w którym miejscu Jezus powołał na swoich uczniów Szymona Piotra i Andrzeja? Na lądzie czy na jeziorze Galilejskim? Bo ja tutaj dostrzegam sprzeczność. A jeżeli jest sprzeczność, no to, to jedno albo te dwa sprawozdania nie zasługują na zaufanie. Ewangelia według Marka, yy, szósty rozdział, od 14 do 29. Już otwieram. Szósty rozdział od 14 do 29 jest opisana śmierć Jana Chrzciciela. Ona jest też opisana w Ewangelii Łukasza. 9 rozdział od 7 do 9. A Z kolei w Ewangelii Jana, 11 rozdział, wersety od 39 do 44, jest opisane wskrzeszenie Łazarza. W Ewangelii Łukasza, 7 rozdział, wersety od 11 do 17. Jest wskrzeszenie syna wdowy znain. No i mamy też opisane w Nowym Testamencie wskrzeszenie córki Jaira. Ono jest opisane w trzech Ewangeliach: Mateusza, Łukasza i Marka. Teraz nasuwa się pytanie, dlaczego Jezus ponoć wskrzesił łazarza, córkę Jaira i młodzieńca Znajn. A nie wskrzesił Jana Chrzciciela. Przecież to był bardzo bliski albo bliski krewny Jezusa. Bo matka Jana Chrzciciela i Maria były krewnymi. Bo tak pisze w Ewangelii Łukasza w rozdziale pierwszym. No i Jezus jeszcze bardzo cenił Jana Chrzciciela. No, nie mógł go wskrzesić, czy nawet nie można było wymyślić oszustwa, bo Jan chrzciciel miał ściętą głowę. A jak ktoś na przykład nie miał ściętej głowy, to można było łatwiej wymyślić oszustwo o zmartwychwstaniu. Szczególnie jak ktoś chorował, to łatwo jest przejść, że chorował, umarł, a tam tylko widziały go dwie, trzy albo kilka osób. Te osoby można było. Wtajemniczyć i bardzo łatwo o oszustwo. Ale jak ktoś stracił głowę, tak jak Jan Chrzciciel, czy później apostoł Jakub, o czym pisze w dziejach apostolskich w rozdziale 12. No to jak ktoś stracił głowę, no to już oszustwa. Nie można wymyślić, znaczy można, ale to wyszłoby na jaw, że to jest oszustwo. Przeczytam. Z Ewangelii Marka, siódmy rozdział, wersety od 31 do 36. Uzdrowienie głuchoniemego. A gdy znowu wyszedł z okolic tyru, przyszedł przez Sydon nad morze Galilejskie środkiem ziemi dziesięciogrodzia, albo Dekapolu. O, i teraz możecie śledzić ze mną. I przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył na nie rękę. A wziąwszy go na bok od ludu osobno, włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka. I spojrzał w niebo, westnął i rzekł do niego, Efata, to znaczy otwórz się. I otworzyły się uszy jego, i zaraz rozwiązały się więzy jego języka. I mówił poprawnie. I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówił. Ale im więcej im przekazywał, tym więcej oni to rozgłaszali. I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że gusi słyszą i niemi mówią. Jeszcze raz zwrócę uwagę na werset 33. Wziąwszy go na bok. A właśnie na bok. Daleko od ludu, od świadków. Osobno. Właśnie. Włożył palce swoje w uszy Jego splunął i dotknął się Jego języka. A dlaczego Jezus nie uczynił tego cudu bez jakiejś ceregieli? Tylko wziął tego człowieka na bok, splunął. Albo jak pisze w wersecie 36, przekazał, aby nikomu o tym nie mówili. Jezus zabronił mówić o tym wspaniałym cudzie. Zabronił mówić innym Izraelitom. No to daje do myślenia. Dużo do myślenia. Po raz kolejny. Zabrania mówić, że jest Mesjaszem i zabrania mówić o pewnych cudach, które mogły się nie wydarzyć. Teraz jedenasty rozdział. Dalej jestem na Ewangelii według Marka. 11 rozdział, wersety od 27 do 29. I przyszli do Jerozolimy, a gdy się przechadzał po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani uczeni w piśmie i starsi. I mówili do Niego, jaką mocą to czynisz? Albo kto dał Ci tę moc, abyś to czynił? A Jezus odrzekł im, zapytam i ja Was o jedną rzecz. Odpowiedzcie mi na to, a wówczas ja Wam. Powiem, jaką mocą to czynię. Yy, tutaj zapytali Jezusa, jaką mocą to czynisz. No i odpowiedź jest w Ewangelii Mateusza. Yy, w rozdziale 12. Mateusza 12 rozdział wersety od 22 do 24. Przeczytam z Ewangelii Mateusza, 12 rozdział, wersety od 22 do 24. Wtedy przyniesiono do Niego pętanego, który był ślepy i niemy. Uzdrowił go, także odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud i mówił, czyż nie jest to syn Dawida? I teraz werset 24, bardzo ważny. A gdy to usłyszeli, faryzeusze rzekli: Ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, cięcia demonów. Coś jest na rzeczy w tym zarzucie pod adresem Jezusa ze strony faryzeuszy, czyli Żydów, bo Żydzi są zdania, że Jezus z Nazaretu korzystał w tych cudach z czarnej magii. I to samo pisze też, w Wikipedii, czyli w internecie, teraz przejdę do Ewangelii według Marka, 14 rozdział, wersety 10-11. Zdrada Judasza. A Judasz Iskariot, jeden z dwunastu, poszedł darcy kapłanów, aby im go wydać. A oni, gdy to usłyszeli, uradowali się. I obiecali dać mu pieniądze. I Judasz szukał sposobności, jak go wydać. O tym pisze też w Ewangelii Mateusza. W rozdziale 26, wersetach od 14 do 16 i w Łukasza 22 rozdział. Wersety od 13, znaczy, przepraszam, wersety od 3 do 6. A może Judasz. Zorientował się, że Jezus jest samozwańczym Mesjaszem, i wydał Faryzeuszom oszusta, judasz mógł na przykład, nie odebrać sobie życia, ale ten szczegół no, został dopisany o jego śmierci, o jego samobójstwie. Tam jest też taka sprzeczność, bo w Ewangelii pisze, że, Je że Judasz. Odebrał sobie życie, popełnił samobójstwo, a w dziejach apostolskich w rozdziale pierwszym pisze, że spadł z wysokości i rozczaskał się o skałę. Także Judasz nie musiał popełnić samobójstwa. Bo dlaczego jest Ewangelia według Judasza? Ewangelia jego autorstwa, skoro ponoć już nie żył, a teraz czy stworzyciel, stworzyciel miłości, przewidywałby setki lat naprzód, że ktoś z apostołów, a potem się okazało, że Judasz, zdradzi syna stworzyciela, o czym pisze w Zachariasza, 11 rozdział, wersety 12-13? Uważam, że stworzyciel, prawdziwy Bóg, coś takiego by się nie bawił. On by nie przewidywał. Nie chciałby przewidywać, że ktoś zdradzi jego syna. Bo mnie to nie pasuje do Boga miłości, żeby wyznaczać naprzód, setki lat naprzód, zdrajcę mojego syna. Teraz przejdę do pewnych sprzeczności. Ewangelia Marka, piąty rozdział, wersety pierwszy i drugi. Tam pisze, że był jeden człowiek, mężczyzna, Opętany przez legion demonów. W Ewangelii Łukasza, 8 rozdział, wersety 26-27, też jeden mężczyzna opętany przez legion demonów. Ale Mateusz w 8 rozdziale, wersetach 28-29, pisze, że tych opętanych przez legion demonów było dwóch, dwóch mężczyzn. Więc nie mam zaufania do tych sprawozdań. Bo jest to nieścisłe, jest sprzeczność. A takiej sprzeczności nie powinno być w Ewangeliach. Jeżeli się uważa, że to są Ewangelie pochodzące od Boga, Ewangelie nawiązujące do Mesjasza. Teraz przeczytam z Ewangelii Marka, y, piąty rozdział. Wersety od 11 do 13. To jest kontynuacja uzdrowienia opętanego przez demony. A pasło się tam u podnóża góry duże stado świń, i prosiły go duchy, mówiąc: Poślij nas te świnie, abyśmy, abyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im Jezus. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie i rzuciło się to stado ze stromego zbocza, do morza. A było ich około dwóch tysięcy tych świń I, i utonęło w morzu. To Ewangelia Marka, piąty rozdział, wersety od 11 do 13. Ale dlaczego Jezus przyczynił się, że zginęło aż dwa tysiące świń? Przecież te zwierzęta do kogoś należały. Ludzie trzymali te świnie dla mięsa. Więc skrzywdził pewnych ludzi. I to mogli być Grecy. Grecy zostali skrzywdzeni, bo oni mieszkali w tej krainie, w Dekapolu. A czy syn stworzyciela, prawdziwy Mesjasz, poświęciłby dwa tysiące świń, powiedzmy, dla ratowania jednego czy dwóch mężczyzn? No nie czy nie mógł te demony posłać choćby do otchłani czy w inne miejsce no jak Jezus byłby prawdziwym mesjaszem to na pewno by to uczynił ale ten Jezus nazaretu nie myślał o innych ludziach tylko świnie poszły na stracenie o ile ta historia jest prawdziwa teraz przejdę do Ewangelii Łukasza, rozdział 2, wersety od 22 do 24. Poświęcenie Jezusa w świątyni. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według Zakonu Mojżeszowego, albo prawa Mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem. Chodzi o małe dziecko, o Jezusa. Jak napisano w Zakonie Pańskim, każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. I aby złożyć, aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w Zakonie pańskim parę synogarlic albo dwa gołąbki. I o tym pisze w Trzeciej Mojżeszowej w rozdziale 12 w wersecie 8. Czyli ofiara całopalna z racji urodzenia, przez urodzenia syna przez Marię. No to była biedna rodzina, więc dwa gołąbki. No ale te dwa gołąbki musiały być poświęcone na ofiarę całopalną. Jak rodzinka była bardziej zamożna, no to owieczka. Ale stworzyciel nie uznaje i nie przyjmuje żadnych ofiar ze zwierząt. Tak więc Maria nie urodziła kogoś, kto stał się prawdziwym Mesjaszem. A sama nie była wybrana przez. Na matkę jego syna. Zresztą, tutaj coś dużo nie pasuje w tym fragmencie biorąc pod uwagę Łukasza, drugi rozdział wersety od 22 do 24. Tam nie może chodzić o prawdziwego Mesjasza, nie może chodzić o narodziny Syna Stworzyciela. Tylko o kogoś innego, o kogoś. To był samozwańczym Mesjaszem. A weźmy pod uwagę Ewangelię Łukasza, drugi rozdział, wersety od 39 do 52. No jest, tak króciutko opisane dzieciństwo Jezusa. Jak miał 12 lat, bo z kolei w Mateusza, drugi rozdział, od 1 do 12, jest opisane, jak Jezus miał około, tam, dwóch, może trzech lat. I przyszli mętcy ze wschodu. No i tylko tyle. No, a gdzie pozostałe lata życia Jezusa do jego 29 roku życia? No, za duże braki w jego życiorysie. No, zaledwie dwa sprawozdania, jak był dzieckiem. Teraz. Ewangelia Łukasza. Czwarty rozdział, wersety od 42 do 44. A gdy nastał dzień, wyszedł stamtąd, udał się na pustkowie, a tłumy szukały go i doszły aż do niego, i zatrzymały go, by nie odchodził od nich. On zaś rzekł do nich: Muszę w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż na to zostałem posłany. I kazał w synagogach, Galilejskich. I Jezus głosił, ale też często się przemieszczał, czyli ewakuował w inne miejsca. A czynił to dość często. Trzeba potwierdzić. Czegoś się obawiał. Czego? Zapewne zdemaskowania. Kim naprawdę On jest? Że nie jest prawdziwym Mesjaszem, tylko samozwańczym Mesjaszem. Teraz przejdę do Ewangelii Łukasza, szósty rozdział, wersety od 12 do 16. Powołanie 12 apostołów. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził na noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień przywołał uczniów swoich i wybrał z nich dwunastu, których też nazwał apostołami Szymona, którego nazwał Piotrem, Andrzeja, brata jego Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba Alfeuszowego, i Szymona zwanego Gorliwcem i Judasza Jakubowego, czyli Tadeusza, i Judasza Iskariotę, który został zdrajcą. Czy syn Boży, a zarazem no, Bóg. Czy Bóg w drugiej osobie musiałby się modlić do siebie, czyli do Boga w pierwszej osobie, o kierownictwo w wyborze 12 apostołów? Jeżeli Bóg ojciec jest mądry, bardzo mądry, najmądrzejszy, to tak samo byłoby w przypadku Jezusa jako drugiej osoby boskiej. No a on tu się modli o pomoc w wyborze 12 apostołów. No to sam od siebie by wybrał od razu. No Jako druga osoba boska, od razu Jezus wybrałby dwunasta apostołów bez modlitwy. Czyli Jezus był tylko człowiekiem, nieprawdziwym Mesjaszem, i nie był Synem Stworzyciela, skoro modlił się. A przecież Bóg nie musi się modlić, czy nawet nie powinien. A weźmy teraz pod uwagę sprzeczności czy sp dotyczące tego samego wydarzenia. Ewangelia według Łukasza, 7 rozdział werset trzeci, tam chodziło o uzdrowienie sługi setnika. I pisze, że setnik wysłał starszych żydowskich. A w Ewangelii Mateusza 8 rozdział wersety 5 i 6 pisze, że sam setnik Przyszedł do Jezusa z tą prośbą i mamy sprzeczność. No i teraz, czy ja mam wierzyć tym, tym fragmentom z Ewangelii Łukasza i z Mateusza, jeżeli jest sprzeczność? Nie. Nie mam podstaw, żeby wierzyć, że te sprawozdania są natchnione przez Stworzyciela. No i też nabieram wątpliwości, poważnych wątpliwości. Czy Jezus był mesjaszem, prawdziwym mesjaszem i synem stworzyciela? Przeczytam teraz z Ewangelii Łukasza, ósmy rozdział, wersety od 49 do 56. A gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc: Umarła córka twoja. Nie truć już nauczyciela. Jezus zaś usłyszawszy to odpowiedział mu. Nie bój się, tylko wiesz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi i ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. On zajrzek: nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. Jezus mówi, że śpi córka Jaira. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno: Dziewczynko wstań! I powrócił duch jej i zaraz wstała. A on polecił, aby jej dano jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice. On zaś przykazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. I teraz zobaczmy. Werset 52: A wszyscy płaka, płakali i żałowali jej. On rzekł, Nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. Jezus mówi, że ona śpi. W wersecie 54: Pisze, że Jezus wskrzesza córkę Jaira. No, jeżeli spała, no to mógł ją ewentualnie tylko uzdrowić, ale nie wskrzesić. I werset 55 Jezus polecił. By dano jej jeść. No, jeść coś do jedzenia, to daje się komuś, to był chory. A werset 56 pisze, że przekazał, aby nikomu nie mówili o tym, co się stało. Więc po raz kolejny Jezus. Zabrania mówić o swoich y, cudach. Y, nie zależało jemu, żeby ludzie dowiedzieli się, że jest prawdziwym Mesjaszem. No bo, bo nim nie był. No tak, tak to można zinterpretować, tak to można wyjaśnić. Y, przejdę do Ewangelii Mateusza. Jeszcze się zatrzymam na tym wskrzeszeniu córki Jaira. 9, 9. rozdział werset 18. A gdy to do nich mówił, oto pewien przełożony z synagogi przyszedł, złożył mu pokłon i rzekł: Córka moja dopiero co skonała, lecz pójdź, połóż na nią swoją rękę, a ożyje. Jair mówi, że jego córka skonała, a w Ewangelii Łukasza, w ósmym rozdziale w wersecie 52, Jezus mówi, że ona śpi. Więc tu jest pewna sprzeczność. I jeszcze Mateusza, dziewiąty rozdział. Przeczytam wersety od 23 do 25. A gdy przyszedł Jezus do domu przełożonego i ujrzał flecistów oraz zgiełkliwy tłum, rzekł: Odejdźcie, bo nie umarła dziewczynka, lecz śpi, i naśmiewali się z niego. A gdy wygnano tłum, wszedł ujął ją za rękę i wstała dziewczynka. Powtórzę Mateusza 9 rozdział wersety o 23 do 25. Więc według Jezusa ona tylko spała. No a w wersecie 18 łazarz mówi, że skonała. No więc mamy kolejną sprzeczność. A takiej sprzeczności nie powinno być, i te sprzeczności koncentrują się wokół Jezusa z Nazaretu. Jeszcze nawiążę do Ewangelii Łukasza. 11 rozdział werset czwarty. I odpuść nam grzechy nasze. Albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu, i nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I nie błuć nas na pokuszenie. Czy prawdziwy Bóg Stworzyciel, kiedykolwiek wodziłby lub wystawiał ludzi na pokusę, no nie. Czytałem już list Jakuba, pierwszy rozdział, werset trzynasty, ale powtórzę: Bóg nikogo nie kusi i sam też nie podlega pokusie. To tyle, jeśli chodzi o drugą część tego nagrania wideo. Zachęcam do dawania komentarzy, ale że, proszę, żeby nie pisać. Że jestem w błędzie, że jestem niedouczony, że nie znam Biblii. Takich komentarzy proszę, żeby nie pisać, a przy okazji zachęcam do wysłuchania trzeciej części i jeszcze kolejnych, czy Jezus z Nazaretu był prawdziwym Mesjaszem i synem prawdziwego Boga.